Dzień dobry, Mariusz Maksymiuk, Radio Biper Biała Podlaska. Dzisiaj w gminie Łomazy w Studziance. Ze mną pan Marian. Panie Marianie, co to jest? No co to jest? To widać, kościółek jest tortelski, który mi się podobał od dziecinnych lat. Zaakceptowałem jego kiedyś tak mocno, że kiedyś go zrobię. Ale to były długie lata, się ciągnęły, ale no już się do tego punktu doszło, że trzeba zrobić. Skoro się obiecało, no to robiłem, zaczynałem, męczyłem się, ale jedno co obiecałem, to musiałem zrobić, bo po prostu oszukiwałem sam siebie, bo miałem zrobić, a nie robiłem. I do tego stopnia doszło, że zacząłem robić. Trzy elementy zrobiłem, trochę mi nie wyszło. Czwarty zacząłem robić i po prostu chyba mnie Bozia dopomogła. Jaka to jest skala? Nie wiem. Aha. Nie wiem, bo po prostu właśnie sam to wymyślałem, sam kombinowałem, sam to chciałem, żeby to wyszło jak najładniej. Nie był za wysoki, nie był za niski, no i za szeroki, za wysoki, za długi. No tak kombinowałem, dobierałem, no myślę, że chyba wyszedł, jak wyszedł. No, że jeżeli byłby jakiś nieforemny czy coś, to bym się nie chwalił i nie pokazywał, nie? A ludzie zauważyli, no i docenili to, że to jakiś ma wygląd ładny i tego. No i jestem zadowolony z tego. Dopracowany jest z najmniejszych, najszczegółowych tak, elementów. Wszystko dopracowane jest ręcznie, bez maszyn, bez niczego. To jest tak, brzeszczocik, scyzoryk, papier ścierny i klej. Tyle. Z jakiego materiału to jest wykonane? To jest materiał, gąd jest olszyna. Tutaj te ozdóbki wszystkie to są dębowe. Tu jest sosna. Sosna dobierana takimi innymi elementami. Dużo siwego, przypsutego niby sękate, skrażaste, żeby to tak było bardziej ładnie wyglądało, żeby to nie w jednym słoju wszystko. No i coś, ja tutaj bym tylko... Tu w środku jest ściany, są wyklejone z gruszy. Grusza pięknie wygląda. Kiedyś może jeszcze, jak drugie coś dobuduję, tylko nie kościół, no to wtedy otworzę, bo tam muszę jeszcze w tym kościółku, jest ołtarz. No dużo rzeczy muszę uzupełnić. Chodnik, no i ławki. I będzie pan uzupełniał środek? Tak, tak, tak. Tu jest ołtarz, jest droga krzyżowa, papież jest. Można zobaczyć, tylko że tu... To... Światło nie założone jest. Właśnie, ja tu jeszcze trochę popełniłem błędu, ale to się da naprawić. O, jeszcze chcę nad ołtarzem zamontować taką czerwoną żaróweczkę, żeby to tak prezentowało się ładnie na ołtarzu. No na środku jeszcze kościółka też, żaróweczkę, żeby tam pstryknąć można było. No i zaświeciło, żeby to ładnie. Często odwiedzał pan ortel, żeby przekonać. Tak, właśnie ja teraz byłem w takiej trudnej sytuacji z tym robieniem, bo to nie było ani wejścia do kościoła, żeby zobaczyć. I tak było... Kościół zamknięty. Jeździłem nawet dwa razy dziennie, żeby jego obejrzeć, bo jeździłem, telefonami robiłem zdjęcia, ale wraz mi to nie wychodziło. Jeżeli sam nie zobaczysz, to nie ma możliwości, żeby coś wyszło z tego, z telefonu. Najłatwiej to oglądać, żeby było blisko, podjechał, zobaczył i tak, a tak. Dodajmy, że takie cudo z drewna, to przecież to nie jest pana pierwsze cudo z drewna, które powstało. No nie, no nie. No robię te domki, kapliczki, wozy, wiatraki. Dużo tego się sprzedawało. No, dużo jeszcze po wystawach. Dużo miałem zaproszeń na ten rok, ale niestety pojadę dopiero do Terespola na Boże Narodzenie. Tam będzie duża wystawa. Tam będą dwie szopki mają być po bokach. Rozumiem, że jeśli to było postanowienie życia, że coś takiego wykonam, ten kościółek w ortelu, tak. Wykonałem to postanowienie życia, to nie jest na sprzedaż. Nie,
To nie jest na sprzedaż, bo właśnie ludzie to tak dokuczali. Ja nawet zmieniłem numer telefonu, bo no, za dużo tego miałem, jak się dowiedzieli, że coś takiego zaczynam robić, że tam w gazecie Ksiu ujawiła pierwsza ten element, to zaczęli tego. Czy to na sprzedaż, a gdzie będziesz trzymał, a to, a tamto, no to takie dokuczliwe to było i nie chciałem po prostu... Proboszcz z Rutela wie o replice? Tego nie wiem, chyba nie. Tego nawet sąsiady nie wiedzą, że zrobiłem, że tego. Ja nie lubię się chwalić. Ja dopiero jak zrobię, no to mogę się pochwalić. Dopiero przyszedł sąsiad, sąsiadka, no to podziwiali. Przez ulicę nawet nie wiedzieli. Ja tam, jak ktoś przychodził, to ja, bo tam robię w starym mieszkaniu, to jak ktoś szedł do mnie, to ja zamykałem, wychodziłem. Przyjeżdżali koledzy, pytali. Ja już wiedziałem, dlaczego przyjechali i po co, nie? Ale ja tam nic. Kawę zrobię, siedzimy. No pochwal się kościołem. A ja mówię, a co ty? Też w Rutelu stoi, można podjechać. Sami zróbcie, podjedźcie, zobaczcie, ja to tam nie tego. Nigdy starałem się nie chwalić, bo może by krytykowali, albo po co ci ten kościół, niektórzy mówią, a gdzie byś trzymał, a po co ci potrzebny, a to kupę pieniędzy za niego weźmiesz. Ja mówię, przecież to nie jest naprawdę. Pan się nie martwi, panie Marianie, ten materiał też nie pójdzie w świat. Właśnie. No. Druga rzecz, ile trwało robienie tego kościoła? Tak w przybliżeniu, nie skłamiąc, jakby tak ścisnąć te dni, to pół roku. Pół roku? Tak. No tak trochę gdzieś z 8-9 miesięcy. I zacząłem rozumieć od tej tutaj przebudówki. Od tego zacząłem. I to już tak jak mówiłem, że dla mnie Pan Bóg pomógł to. Bo ja mówiłem, jak trzy elementy kiepsko mi wyszło, to mówię, Panie Boże, pomóż mi. To przecież mówię, ubikacji nie robię, tylko kościół. I ale te trzy elementy źle wyszły i od początku zaczynałem? Tak, tamte elementy jeszcze leżą. Wyrzuciłem całkowicie, zacząłem robić i od tamtej pory to, co powiedziałem, w ogóle nic się mi tu nie skrzyniło, nic, tylko te światło nie założyłem. Światło i centralne ogrzewanie jeszcze. No, ale to jeszcze jest nadzieja, że jak w szkole podłączą, to i tu będzie. Jakie są jeszcze marzenia, panie Marianie, pana? Rozumiem, nie mogę nic powiedzieć na ten temat. Nie chwalmy się. Nie chwalmy się, ale w każdym razie, że kościółek będzie zadowolony, bo będzie coś koło niego z boku stało ciekawego. Tak. Dumny jest pan ze swojej pracy? No ja wiem, no dumny jestem, no, że ludzie zauważają, doceniają. Kiedyś to nawet się wyśmiewali, że robię jakieś zabawki albo jeszcze co. No ale to lubiałem takie coś. No i coraz głębiej się. Ja teraz w tej chwili rano wstaję i idę chociaż 15 minut postrugać. Tak się człowiek w to wciąga, że no takie ciekawe jest. Fajne. Co ja mogę tu powiedzieć, panie Marianie? Jestem zszokowany. Najdrobniejsze szczegóły. To wszystko jest, i to ręcznie jest wszystko scyzorykiem wyrzynane. Oto. Ląduje pan w naszej loży ludzi pozytywnie zakręconych z niesamowitymi możliwościami. My już czekamy na kolejne tego typu dzieła z pana rąk. Gratulujemy i niesamowite. Czego życzyć w takim razie? Czego życzyć? No, zdrowia. Bo jeżeli nie ma zdrowia, no to i zapału nie ma, i chęci nie ma. Człowiek jest podłamany tymi myślami i w ogóle, że dlaczego? No wtedy, no nie wiem, no przede wszystkim zdrowia. I na koniec, jeszcze dosłownie na koniec. No. Z ilu elementów składa się właśnie ten kościółek? Liczył pan mniej więcej, ile tych elementów jest? Nie. Nie tego. Około 1000. Może być. Ja to liczyłem pierwsze, tak jak oto robiłem, nastrugałem tych dachówek, to myślałem, że mi wyjdzie na pół kościoła. Ale jak ja zacząłem robić, to mi tu zbrakło. Palce popuchły i tego. Później jak ja zacząłem robić tu na ten dach, narobiłem, już myślałem, że mi wystarczy, jeszcze zostanie.
Znowu zbrakło, tak chyba ze 4 razy dorabiałem, docinałem, no i w końcu myślę, czy mi jeszcze kiedyś coś zostanie na następne i nic. Tylko dorabiałem, dorabiałem, później tyle, no i jakoś wyszło. No ale fajnie. Świetna robota. Dziękujemy za rozmowę i trzymamy kciuki za kolejne projekty. Dziękuję.